Witam Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam Was do czytania na kolejny tydzień, 17-23 lipiec. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, pracuję z oczyszczaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność na moim kanale. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, 17 w poniedziałek mamy Nów w Raku. Zapraszam na rytuały miłosne i oczyszczające. Nów bardzo, bardzo uczuciowy, bardzo taki emocjonalny. Także tym bardziej zapraszam. Ilość miejsc ograniczona, kochani, także zapisujcie się od razu. No i przejdźmy do czytania. Zaczynamy od bliźniąt. 17-23 lipiec. Bliźnięta, co dla Was w tym tygodniu? Moi drodzy, bardzo mocno przy Was widzę trygon wody, rybę, raka, skorpiona, ewentualnie lwa. Tu jest wyjście z uczuciami, tu jest tak jakby poznanie swojej bratniej duszy, osoby, z którą możecie stworzyć związek. Niektórzy z Was może biorą śluby w tym tygodniu, może gdzieś razem wyjeżdżacie, mogą tu być zaręczyny. Natomiast tu są bardzo pozytywne na uczucia karty. Miłość wisi w powietrzu, kochani. Energia seksualna, energia miłości, energia spełnienia. Część z Was może tu mieć do czynienia z bliźniaczym płomieniem, część z Was z bratnią duszą. Ja tutaj mam ogólnie połączenie i tak jakby relacje z przeznaczenia, także dużo miłości w eterze, dużo motyli w brzuchu. Ja myślę, że w ogóle bardzo fajny tydzień, jeśli chodzi o osoby, które są w związkach, bo tu jest tak jakby zacieśnienie relacji, tak jakby wzięcie ślubu, dla niektórych zaręczyny, tak jak powiedziałam wcześniej. Dla osób samotnych poznanie osoby do związku i bardzo mocno ten trygon wody mi się pokazuje, więc być może ktoś z Was ma do czynienia właśnie z rybką, rakiem czy też skorpionem. Na pewno będzie uczuciowo. No, mamy wakacje, mamy czas zakochiwania się, także myślę, że nawet single mogą tutaj spotkać swoją bratnią duszę. Jeśli chodzi o pracę, kochani, ja widzę jakąś zmianę, wyjazdy, tak jakby zmieniacie pracę, bo obecna Wam nie służy, tak? Tutaj tak jakby coś się kończy. Niektórzy z Was mogą zamykać jakąś własną firmę, biznes. Niektórzy z Was wyjeżdżają nawet za granicę za pracą. Widzę duże zmiany i duże roszady w firmach. Także zmiany na pozycji sfery zawodowej bardzo duże. Część z Was bierze urlopy właśnie po to, żeby spędzić miło wakacje. Część z Was bierze urlopy właśnie po to, żeby tutaj w końcu trochę odetchnąć. No ale większość widzę w ogóle coś zmienia. Zmieniacie pracę, zmieniacie miejsce zamieszkania, wyprowadzka tutaj jest. Także dużo się w tym tygodniu widzę będzie działo. Jeśli chodzi o zdrowie, uważamy na alkohol i na sprawy hormonalne. Takie rzeczy mi się tutaj pokazały. I zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. Także bardzo ładne przesłanie tutaj dla Was, bliźnięta. Ja Wam życzę udanego tygodnia, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały podczas nowiu. Przyciągamy miłość, bo jest to Nów w Raku. Kolejny znak, waga. Moje drogie wagi, u Was dużo zadowolenia, spełnienia. Tutaj czas spędzany z dziećmi przede wszystkim mi się pokazał. Jakiś nowy początek w sferze uczuciowej. Widzę przy Was trygon wody, ryby, raka, skorpiona bądź lwa, strzelca.
Tu jest relacja na odległość, ewidentnie jakaś relacja na odległość. Wy się spotykacie, wy do siebie dojeżdżacie, ale to jest coś nowego, co wam przynosi dużo spełnienia. Zobaczcie, wy jesteście tak szczęśliwi, że poznaliście tę drugą osobę. To jest osoba, która jest pozytywna, ma pozytywne wibracje, emanuje radością, emanuje miłością. No i tu przede wszystkim pożądanie, pociąg seksualny. Bardzo się fizycznie przyciągacie, jest ogień, jest pasja. I nawet nie przeszkadza wam to, że tutaj jest odległość, bo ta osoba jest tak po prostu dla was fascynująca, że jesteście w stanie pokonać spore kilometry, byleby ją tylko zobaczyć, byleby się tylko przytulić. Także tutaj, kochani, bardzo ładna energia dla osób, które kogoś niedawno poznały, bądź które są w stałych związkach, ale na odległość. Single mają szansę tutaj kogoś poznać właśnie na wyjeździe. Tutaj jest jakiś wyjazd wakacyjny i poznanie nowej osoby. Tu też ktoś z przeszłości może chcieć do was wrócić. Widzę ekspartnerów, którzy gdzieś wam się mocno przyglądają. Macie też w internecie osoby, które was podglądają, którym się podobacie. W ogóle jesteście obserwowani. Wy w tym tygodniu wagi emanujecie taką miłością, takim seksapilem. Podobacie się płci przeciwnej i faktycznie możecie mieć trochę cichych wielbicieli, wielbicielek, którzy do was wzdychają, ale wy ewidentnie, widzę, idziecie w jakąś nową relację, która niedawno się zaczęła. I ta relacja jest dla was spełnieniem marzeń. W pracy widzę wyjazdy, przemieszczanie, jakaś możliwość awansu nawet. Niektórzy z was będą chcieli zmienić pracę, byle mieszkać bliżej tej drugiej osoby. I będziecie bardzo mocno właśnie rozważać tą przeprowadzkę, tak? Zmianę w ogóle miejsca zamieszkania. Zdrowotnie mamy siódemkę kielichów. Siódemka kielichów to jest karta, która pokazuje dolegliwości nerek, nałogi, ale też nałogi seksualne. No i zobaczmy kartę wyrocznie dla was, wagi. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. Także takie przesłanie, kochani. Przeszłość zamykamy, idziemy do przodu. Ja wam życzę udanego tygodnia. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały, które wykonuję podczas Nowiu 17. Nów w raku, bardzo uczuciowy, więc rytuały miłosne i oczyszczające. I na koniec wodniki. A wy w energii mieczowej, czyli znowu dużo myślicie, kombinujecie, koń pod górę. No więc tak, zacznijmy od pracy, bo tu mamy asa kielichów, tu mamy spełnienie marzeń, w ogóle w pracy będzie się dużo działo, będziecie rozchwytywani, docenieni. Praca jest, widzę, spełnieniem waszych marzeń, także tutaj się w niej realizujecie bardzo mocno. Jeżeli jesteście artystami, będziecie docenieni, tutaj sława, pieniądze, no wszystko wam sprzyja. Natomiast w uczuciach widzę jakieś kłótnie, jakieś przepychanki, walka słowna, taki konflikt wewnętrzny. Wy czujecie się bardzo mocno zranieni. Nie wiem, czy to przeszłość tak depcze wam po piętach, czy jakaś obecna relacja, która nie daje spełnienia, bo tu się pojawia wieża. I pamiętajcie, że wieża pojawia się w momencie, gdy coś budujemy na nietrwałych fundamentach i to w końcu musi pierdyknąć, tak? Mocno się będziecie zastanawiać nad tym, co w tym tygodniu zrobić, jak to ugrać, czy ta relacja jest dla mnie, czy nie, czy ja się mam w to angażować, czy nie. Wy czujecie jakiś szwindel nosem, że ktoś jest nieuczciwy, że ktoś tutaj próbuje was wrobić w coś, w maliny. No i kochani, ja widzę takie sytuacje dosyć trudne. Tak jak wy byście się zamykali na uczucia, na nowe osoby, bo macie takie przeczucie, że jeżeli ktoś w przeszłości was zranił, wybił się na waszych plecach, chciał po prostu tylko pospotykać się z wami, ale niczego więcej, wy czujecie w ogóle, że nie zasługujecie na miłość. Nie wiem, dlaczego macie takie dziwne przekonanie, że nie zasługujecie na miłość i każdy chce was tylko wykorzystać. I po prostu wy się gdzieś w tym blokujecie, tak, izolujecie, za dużo myślicie. Bo powiem wam tak, tu możecie stracić bardzo fajną osobę, jeżeli będziecie w ten sposób podchodzić do każdej relacji, że każdy chce was zranić, tak? Być może trafiłam do osób, które faktycznie wielokrotnie zostały zranione, zdradzone i faktycznie ciężko jest zaufać, no ale kochani, no nie każdy ma nas zranić, tak? Widocznie jakaś taka karma była do przepracowania, trzeba było się nauczyć kochać, odpuszczać, przebaczać, ale też, no tak jak mówię, nie każdy człowiek ma nas zranić.
I też kwestia tego, na ile my sobie pozwolimy w relacji. Bo jeżeli my dajemy siebie cały czas na tacy i nie otrzymujemy niczego w zamian, no to faktycznie trzeba rozważyć, czy taka relacja ma sens. Bo w każdym zdrowym związku musi być zachowana równowaga w dawaniu i braniu. Bez tego żadna relacja nie wypali. Także tutaj będziecie się troszkę zastanawiać, ale dlaczego wy czujecie tutaj to oszustwo? Królowa mieczy, no powtarza się to wszystko. Wy bardzo ostrożnie podchodzicie do relacji. Wy już nie ufacie. Wy czujecie pismo nosem, tak? Każdą osobę bacznie obserwujecie i wyciągacie wnioski z jej zachowania, z tego, co mówi, co robi. No, na ostrzu noża wszystko stawiacie. Bo ktoś was zranił. Ja tu widzę zdradę w tle. Ktoś was kiedyś zranił, ktoś was oszukał i tak jakby już nie ufacie, tak? Boicie się po prostu. No, trudne emocje, to trzeba przepracować, kochani. 17 mamy nów w raku, więc zapraszam na rytuały. Oczyszczamy porządnie energię i przyciągamy miłość. Także jeśli tylko macie ochotę, zapraszam. Ponieważ liczba miejsc ograniczona, także no jeszcze dzisiaj, jeśli możecie, to się zapiszcie. Wyjdź poza swoją strefę komfortu. Taką macie kartę wyroczni, kochani. No i zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia.